Zauważmy na wstępie, że nasza funkcja to wielomian, czyli funkcja różniczkowalna. A takie funkcje mają ewentualne ekstrema wyłącznie w miejscach zerowych pochodnej. Być może nie w każdym miejscu zerowym pochodnej jest ekstremum, no ale jeśli już ekstremum jest, to koniecznie właśnie w miejscu zerowym pochodnej. Także rozpoczynamy od wyznaczenia pochodnej funkcji f. Na szczęście nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ wielomiany należą do najłatwiejszych do różniczkowania funkcji. Różniczkujemy kolejne jednomiany, wyłączamy czynniki przed nawias, przed pochodną i korzystamy ze wzoru na pochodną potęgi x. Pochodna pi to 0. Teraz kontynuujemy rozkład na czynniki, wyłączając 60x przed nawias. To wyrażenie w nawiasie powinno dobrze się kojarzyć, takie wielomiany dalej rozkładamy na czynniki bardzo prostą metodą grupowania wyrazów. Także wyłączamy x do kwadratu przed pierwszą parę, natomiast minus 1 przed tą ostatnią, drugą parę. To nam daje w nawiasach to samo, x minus 1. Po wyłączeniu tego x minus 1 przed nowy nawias dostaniemy w nim x do kwadratu minus 1. To jeszcze nie koniec, ponieważ samo x do kwadratu minus 1 to będzie x minus 1 pomnożone przez x plus 1. Zatem ostateczny rozkład naszej pochodnej na czynniki wygląda tak. Z takiej postaci bez trudu odczytujemy nie tylko miejsca zerowe, ale ich krotność. Także 0 to jest pierwiastek pierwszej krotności, 1 drugiej krotności, natomiast minus 1 pierwszej krotności. Nasze poszukiwania ekstremum zostały zawężone do tych trzech punktów. To są punkty podejrzane o ekstremum. Tak naprawdę już dzięki tej krotności możemy stwierdzić, gdzie będzie ekstremum, a gdzie nie. No ale zrobimy to porządnie, szkicując wykres pochodnej. To przecież nie jest trudne. Oto miejsca zerowe. No i teraz tak, możemy spojrzeć w to miejsce i już stwierdzić, że ramiona wykresu są skierowane ku górze, albo podstawić sobie na przykład w miejsce x jakąkolwiek liczbę większą od jedynki, na przykład 100, i stwierdzić, że te czynniki są dodatnie, zatem będziemy rysować wykres wstecz, począwszy od jakiegoś punktu nad osią x. Dochodzimy do miejsca zerowego równego 1. No i to miejsce jest podwójnej krotności, zatem tutaj wykres odbija się od osi x, a przez następne miejsca zerowe już przebijamy się, ponieważ one są pierwszej nieparzystej krotności. Teraz nanieśmy znaki. Oto wykres, szkic wykresu naszej pochodnej. W tym momencie wszystko jest już jasne. Z warunku wystarczającego widać, że w minus 1 będzie maksimum. Tam przecież funkcja z rosnącej staje się malejąca. Natomiast w zerze będzie minimum. Z malejącej funkcja staje się rosnąca. W jedynce ekstremum nie ma, ponieważ na lewo i na prawo od jedynki nasza funkcja rośnie. Ponieważ jeszcze trzeba to jakoś zapisać, to ja proponuję to zrobić za pomocą takiej tabelki. Nie kosztuje to zbyt wiele czasu, a pożytek jest duży, bo zobaczymy wręcz w tej tabelce wykres funkcji f. Zobaczymy monotoniczność. Także tutaj po prostu przenieśmy to, co widać na szkicu pochodnej, wykresu pochodnej, odpowiednie znaki i miejsca zerowe. I teraz tak, jeśli pochodna jest dodatnia w danym przedziale, no to tam funkcja rośnie, z kolei ujemna pochodna oznacza, że funkcja maleje. Tutaj mamy dwa kolejne przedziały, w których pochodna jest dodatnia, z jednym punktem, gdzie to się zmienia. Także można powiedzieć, że w przedziale od 0 do plus nieskończoności funkcja rośnie. To, co jest w tym ostatnim wierszu, obrazuje nam wręcz kształt wykresu funkcji f. Widać, dlaczego w minus 1 jest maksimum, a w zerze minimum. Interesujące jest to, co się dzieje w jedynce. Spójrzmy jeszcze raz na szkic wykresu pochodnej. Ta jedynka to nie tylko jest miejsce zerowe pochodnej, ale ewidentnie to jest ekstremum tej pochodnej, tutaj akurat minimum. W takiej sytuacji mamy do czynienia z tak zwanym punktem przegięcia wykresu funkcji.
w którym to punkcie wykres po prostu zmienia rodzaj wypukłości. Mówiąc wprost, mniej formalnie, funkcja wykres z uśmiechniętego staje się smutny albo odwrotnie. Zaraz wszystko się wyjaśni, gdy przejdziemy do GeoGebry. Jednak skończmy zadanie, obliczmy teraz szybciutko maksimum. Podstawiamy minus 1 i dostaniemy 23 plus pi. Minimum to jest mniej pracy, wychodzi nam po prostu pi. A oto wykres naszej funkcji f, naszego wielomianu, narysowany w GeoGebrze. Zaznaczmy sobie pewien punkt, w którym dorysowujemy styczną. Równanie tej stycznej, tutaj jest widoczne, ten współczynnik kierunkowy 94,92 to przybliżona wartość pochodnej naszej funkcji w punkcie minus 1,14. To teraz jak będziemy zmieniać położenie punktu styczności, zmienia się też nasza styczna, aż dojdziemy do x równego minus 1, no i to jest nasze ekstremum, maksimum. Tutaj wartość maksymalna to jest 26,14 przybliżona, no i to jest to 23 plus pi. Dokładna wartość to 23 plus pi. Przejdziemy na prawo, pochodna jest już ujemna, no i na dodatek maleje. Maleje aż do pewnej wartości, po czym zaczyna rosnąć, aż dojdzie do wartości równej 0. To będzie nasze kolejne ekstremum, tym razem minimum. Równanie stycznej to y równa się pi. Pi to zarazem minimalna wartość naszej funkcji. Idziemy dalej. Pochodna rośnie aż do pewnego momentu, potem zaczyna maleć i ponownie przyjmuje wartość 0. To będzie dla x równego 1. No i wiemy, że to nie jest ekstremum, zresztą widać, to jest punkt przegięcia, ponieważ na prawo funkcja znowu rośnie. Tutaj mamy wartość 10,14 przybliżoną, a dokładna wartość to jest 7 plus pi. Dalej na prawo już następuje stały wzrost pochodnej. Ta styczna jest coraz bardziej zadarta w górę. Na koniec jeszcze kilka słów na temat punktów przegięcia wykresu funkcji f. Te punkty są bardzo ściśle związane z ekstremami. Tym razem z ekstremami pochodnej, dlatego warto o tym tutaj wspomnieć. Spójrzmy, ten punkt, w którym w tej chwili narysowałem styczną, to jest taki punkt, w którym wykres, powiedzmy obrazowo, ze smutnego staje się uśmiechnięty, a zarazem wykres przebija styczną. Nie znajduje się po jednej stronie stycznej jak zazwyczaj, tylko przechodzi na drugą stronę. W tym punkcie nasza pochodna ma widoczne tutaj minimum. Idźmy dalej. Jeśli teraz zwiększymy wartość pochodnej aż do tego miejsca, to będzie w przybliżeniu 0,39. O, to jest to miejsce. No to ta sytuacja się powtarza, tylko że tym razem z uśmiechniętego wykres staje się smutny, ale znowu przechodzi na drugą stronę stycznej. To jest kolejny punkt przegięcia wykresu i widoczne tutaj na tym szkicu maksimum pochodnej. Jeśli pójdziemy dalej, no to dojdziemy już do punktu, który znamy, do miejsca zerowego pochodnej. To było w jedynce, no i tutaj następuje ponowna zmiana, wykres ze smutnego staje się wesoły, przebija styczną. Tym razem mamy to minimum, a zarazem miejsce zerowe pochodnej. Ale to nie jest ważne, że to jest miejsce zerowe pochodnej, ważne, że to jest punkt ekstremalny pochodnej, ekstremum lokalne pochodnej. Także wyznaczanie punktów przegięcia wykresu funkcji to nic innego jak wyznaczanie ekstremów pochodnej. Po prostu traktujemy pochodną jak zwykłą funkcję i obliczamy pochodną tej pochodnej, czyli drugą pochodną naszej funkcji. Proponuję jako takie dosyć pożyteczne ćwiczenie wyznaczyć dokładne wartości tych dwóch pierwszych punktów przegięcia. Tam będzie występować pierwiastek z 17. Zadanie nie jest wcale takie trudne.